Halo, halo, witam was mikrofonie bardzo serdecznie, jestem Marcisławy, jesteście wy, to jest Reksio i Kapitan Nemo. I moi drodzy, zaczynamy w dzisiejszym odcinku, i raczej w dzisiejszym odcinku skończymy taką dość ważną cutscenkę. Ten odcinek praktycznie nie będzie w ogóle rozgrywką, bo z tego co pamiętam, cutscenka, która się odpali, jak wejdziemy na Nautilusa, trwa do coś koło pół godziny. Ale dobra, w poprzednim odcinku uratowaliśmy górę Moli Mu przed wysadzeniem jej i kopnięciem z półobrotu przez Chucka Nornika, dzięki czemu mogliśmy wejść do środka. Okazało się, że to jest to siedziba starożytnych kretonów. Pogadaliśmy z wodzem siedzącym bykiem po turecku. Powiedział nam, że... Znaczy zapytaliśmy go, gdzie jest, czy tam, no chyba tak było, że gdzie jest ostatnia siedziba kretonów, on powiedział Mu. Czyli tak samo jak mędrcy w Shangri-La. Nie chciał z nami więcej gadać, ponieważ siedzący byk po turecku siedzi dlatego, że chce się położyć, a nie żeby siedzieć, więc idziemy. I zrobiło się ciepło w mojej okolicy. I oczywiście muszą te muszki, owocówki, że tak się chyba na nie mówi, te małe muszeczki latać. Problem jest taki, że one przelatują przez moskitierę w oknie. No i włączy człowiek światło o 23 i ma ich pełno na lampie. Musiałbym sobie, nie wiem, założyć dwie moskitiery naraz. Ej, wtedy może komary by mi nie przelatywały. Dobra, idziemy. I słuchajcie, chyba mamy jakieś 2-3 odcinki do końca Reksia, więc jeżeli macie jakiś pomysł na serię, to rzucajcie tymi pomysłami. Chętnie o tym podyskutuję. Chciałbym to nawet na live zrobić, ale u mnie z live'ami jest ten problem, że ja dzisiaj chciałem na przykład zrobić live'a, ale w pewnym momencie patrzę tak na zegar, na to co mam do zrobienia, na to jaki jest rozgardiaż dookoła i no nic mi nie pozwala. Dobra, idziemy. Wynosimy się z dzikiego zachodu. Coś jeszcze bym chciał? Nie. Dobra, macie jakieś pomysły na serię? Rzucajcie. Żadnych RPG-ów. Wiedźmina zaczniemy później, gdyż kartę graficzną chcę kupić. Spróbowałem go... Znaczy... Zainstalowałem Wiedźmina trzeciego. Odpaliłem go na średnich, chodzi w 60. Ale czy my chcemy grać w Wiedźmina na średnich? Co ja PlayStation 4 mam, żeby grać na średnich? Ech... Karty graficzne powinny w niedługim czasie stanieć. Wtedy będę musiał sobie jeszcze kupić przejścióweczkę na przykład z HDMI na DVI, ponieważ jak kupowałem monitor od firmy polizingowej, wiecie, no kupować monitor tylko od firmy polizingowej i wtedy jeszcze myślałem, no DVI to całkiem stabilny sposób połączenia się z kartą graficzną, ale jak teraz o tym myślę, to jest stabilny sposób, kiedy tylko jeden monitor podłączamy przez DVI. Mam monitor główny, którego używam, jest to no, normalny monitor LED-owy i na nim gram. No i mam monitor pomocniczy, który towarzyszy mi od przyjęcia. W pierwszej komunii świętej mi towarzyszył, chociaż chyba nawet rok wcześniej. Jest to... Uwaga, obracamy... Jest to taki oto ładny monitorek, no, nic nie widać. Oczywiście, no, bardzo stary LG Flatron 4x3. On działa, to jest ta część mojego zestawu komputerowego, która mi się nigdy nie zryła. Pierwszy monitor płaski jaki miałem i mam zamiar go trzymać ze sobą zawsze chyba już. Czy do czasu, kiedy będę mógł go podłączyć, bo jedyne wejście jakie ma, to
stare wejście VGA, które teraz podłączam poprzez przejściówkę. Jeżeli w nowszych kartach jest już tylko jedno wejście DVI, czemu ja schodzę na takie tematy? Żeby mi tutaj zaraz zaśniecie, ale nieważne. Mam w tym momencie główny monitor pod DVI normalnie i drugi przez przejściówkę. A nowe karty nie mają dwóch wejść DVI, więc no będzie problem. Trzeba będzie przejściówkować się inaczej. Znowu nic. Ech, Reksiu, czy nam w ogóle pisany jest powrót do domu? Jeszcze jestem już taka scenka, powiedział narrator i zabrał się wreszcie do pisania powrotu do domu. Swoją drogą. Powróciwszy na pokład Nautilusa, Reksio i Kretes pospiesznie streścili swoją przygodę na Dzikim Zachodzie. Ponieważ będzie dużo o kurach, mam losu skóry. Z ich wodzem. I co powiedział? Właściwie nic. A to właściwie, co rozumiesz przez nic? Na pytanie o siedzibę starożytnych kretonów odpowiadał mu. Tak samo zresztą jak ci mędrcy z Shangri-La. Mu? Czemu nie mówiliście tak od razu? A co to zmienia? Wszystko. Wiem, gdzie leży Mu. A? Całkiem niedaleko tej wyspy, na której szukaliście prowiantu. Byłem tam parokrotnie. O matko! Czemu wcześniej nie powiedziałeś nam o wielkim lądzie? Bo to nie jest ląd. Zresztą sami zobaczycie. Płyniemy. Nautilus odbił się od wybrzeży Ameryki i ruszył z powrotem na zachód ze swoją maksymalną mocą 100 węgorzy elektrycznych. Domu! Tak spała. Do domu! Tym razem podróż przebiegła sprawnie i niemal bezproblemowo. Au. Nie wiem, Reksiu, czy je zniosę? Co? Kalimato, czyżbyś spodziewała się jajka? Jego jajka, papo, przecież... Powiedziałaś, że nie wiesz, czy je zniesiesz. Mówiłam o rozstaniu, nie o jajku. Wiem, co słyszałem. Będę miał was na oku. Au. Koniec rozmowy. Wreszcie któregoś dnia kapitan Nemo rzekł niespodziewanie. Niespodziewanie? Co niespodziewanie? Niespodziewanie, jesteśmy na miejscu. Szybciej niż zakładałem. Na twoim miejscu nie zakładałbym tego, tu nic nie ma. Mylisz się, Krecie. Oto Mu. Wow. Piękne. Hał. Ja nic nie widzę jeszcze. No. O. Ale niestety zupełnie zatopione. Niezupełnie. Jest jedno niezatopione miejsce. Zresztą właśnie do niego dopływa. Próbowałeś dostać się do środka? Wielokrotnie, ale nigdy nie znalazłem wejścia. Swoją drogą, taka scenka. Hideo Kojima potwierdza świetność. Stoń w morzu, Kreto, olbrzymi. Co powiedziałeś? A, taki wierszyk mi się przypomniał z dzieciństwa. Matek mi go opowiadał. Wierszyk? Stoi w morzu, Kreto, olbrzymi. Patrzy w przyjaciela oczy, między nimi leży przejście, w które kiedyś kogut wskoczy. Niesamowite. Hał. Bo widzicie, ja też znam jeden wierszyk z dzieciństwa. Patrzcie zdjęcie. Stoi w skale wielki kogut, patrzy w przyjaciela oczy, między nimi leży przejście, które kiedyś Kret przekroczy. U matku dosyć podobny. Nie tyle podobny. To dwie części tego samego wierszyka. Chyba czas, żebyś im powiedział, papo. Chyba tak. Widzicie, ten wierszyk to wskazówka prowadząca do skarbu, a ja poświęciłem całe życie, żeby go odnaleźć. Wierszyk przekazał mi ojciec, a jemu dziadek, a dziadkowi jego ojciec i tak dalej. Autorem wierszyka był mój praprodek, wódz Kukuryk. Towarzysz Amon Kretesa? Właśnie on. Widzicie? Dawno temu Amon Kretes i mój praprzodek Kukuryk odnaleźli jednak wejście do siedziby starożytnych kretonów, ale nie byli w stanie przez nie przejść, bowiem było zalane wodą. Postanowili osiedlić się na pobliskich wyspach i przekazywać wiedzę o zalanym przejściu kolejnym pokoleniom, aż do momentu, w którym technologia pozwoli przez nie przejść. To dlatego wybudowałeś Nautilusa? Tak. Ale niestety to nie wystarczyło. Amon Kretes i Kukuryk byli wielkimi przyjaciółmi. Chcieli, żeby ich potomkowie odnaleźli skarb razem.
Dlatego podzielili wskazówki na temat ukrytego wejścia i ukryli je w dwóch częściach wierszyka. Ja otrzymałem w spadku tylko jedną część. A ja drugą? Czy to oznacza, że... Tak, Kretesie. Stąd było napisane na tym plakacie? Jesteś potomcem zakrytym? Amon Kretesa. Od początku o tym wiedziałeś. Domyślałem się i dlatego postanowiłem wam pomóc. Trzeba było powiedzieć. Oszczędziłoby nam to wszystkim mnóstwo czasu. To nic by nie zmieniło. I tak nie wiemy, gdzie jest wielki kogut z wierszyka. Czyżby? Pokaż no jakąś mapę, kapitanie. Gdzie jesteśmy? Tu, koło Kreta, przy linii zmiany daty. To kogut jest tu, na tej wyspie. Tu? Tam, gdzie szukaliście prowiantu, jesteś pewien? Tak, dosyć dobrze znam tę wyspę, bo się na niej urodziłem. I pomyśleć, że szukałem go nawet u Masajajów. Hał, 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 hał. Tak, jak to było w tym wierszyku? Że posągi patrzą sobie w oczy. A przejście jest między nimi. Czyli tu, gdzieś wśród tych wysepek. Płyniemy. Tylko jak my znajdziemy to przejście wśród tych koralowych wysepek, Nautilus może tego nie wytrzymać. Gdzie widziałeś te wysepki, Reksiu? W notesie? Którym? Naszym archeologicznym? Zobaczmy. Tak swoją drogą, taka informacja dla ludzi, którzy czekają na kolejne części Reksia. W sumie to pewnie wszyscy wiedzą, ale się podzielę, bo nie wiem, czemu nie mówiłem o tym wcześniej. Nie mogą powstać nowe części Reksia, a przynajmniej no, na obecną sytuację. Aiden Media straciła już prawa do wykorzystywania postaci Reksia. Team odpowiedzialny za gry odszedł, za gry Reksia odszedł i założył studio. Takie małe studio, oni się jakoś tak śmiesznie nazywają. Jakoś tak małe, fajne studio, tylko po angielsku. Coś w tym rodzaju. I do tego... Coś jeszcze chciałem do tego dopowiedzieć, ale nie pamiętam trzeciego powodu. Po prostu jest parę takich powodów, przez które no, nie będzie więcej Reksi, niestety. Aiden Media chce zrobić w sumie... Chyba nawet jest demo. Miasta Sekretów dwójki, w którym no, głównym bohaterem jest tylko Kretes. Ja wiem, że Kretes jest bardzo ważną postacią w Reksiu i on z części na część jest coraz ważniejszy od Reksia, ale to Reksio jest tą ikoną, która musi być. A do tego to demo, z tego co pamiętam, jest chyba tylko na Androidy, ponieważ Aiden Media przerzuciła się kompletnie na Androidy. Zła firma. I tylko po angielsku chyba. Dobra, nieważne. Szukamy ważnych rzeczy. Reksio powiedział, że mamy coś, co wydaje mu się, że jest ważne w tym momencie w notesie. I trochę was oszukałem, bo powiedziałem, że będzie 30 minut cutscenki. A cutscenka jak na razie miała 10. Kolejne muszki muszą mi siadać na ręce. Swędzi. Dobra, popatrzcie, jaki ładny obrazek. Jestem ciekaw, kto go narysował. No Kretes przecież, w sumie. Kretes rysuje w tym notesie. Wódz siedzący bieg po turecku. O, te rzeczy. Te rzeczy, co były niby takie ważne, które się świeciły. Hau, hau! Te starokretońskie bohomazy? Hau, 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 hau! Możesz mieć rację. Chyba mam tego więcej. No było po jednym na bazę, na siedzibę. Hau, hau! Jeszcze jeden był w Egipcie. Hau, hau! No dobra, to chyba wszystkie. Spróbujmy je jakoś dopasować do siebie. Kretes rozsiadł się nad mapą. Hau, 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 hau! Prawym przyciskiem myszy mogę sobie obkręcać? Co ty bredzisz, Reksiu? Jakiej myszy? Co ty, Reksiu, bredzisz? Jakiej myszy? Dobra, mamy te trzy kawałki tego przezroczystego papieru i użyjemy go do
zrobienia czegoś na tej mapie. Więc uwaga, lewym łapiemy, prawym obracamy. Gdzieś to tak powinno być. O. Ma się ułożyć w strzałkę, tylko... Tak. Tak, i to widzę, że źle postawiłem, bo musi być tu. Pasuje jak ulał. Rekim, jesteś geniuszem. Hał, hał. To wskazówka, a właściwie wielka strzałka. Wskazuje punkt, w którym jest ukryte przejście. O, dokładnie tu. Kapitanie Nemo, ster prawo na burt. Dzięki starokretońskiej wskazówce Nautilus bez problemu odnalazł ukrytą zatoczkę, a w niej... O matku, to! Ukryte przejście do mu! Och, szukałem go przez całe życie, mój skarb! Jestem tak blisko, a tak daleko! O co chodzi, papo? Zanurkujemy i zaraz tam będziemy! Niestety to niemożliwe! How? Właśnie odkryłem, że większość węgorzy elektrycznych, które napędzają Nautilusa, uciekła, korzystając z przeciągniętej do granic możliwości poprzedniej sekwencji animowanej. A co to jest? O, część silnika, nieważne. Energii wystarczy jedynie na zanurzenie. To zanurzmy się i spróbujmy nałapać nowych. I lepiej nie przeciągajmy tej sekwencji, bo ucieknie reszta węgorzy. Słusznie. Musimy nałapać elektrycznych węgorzy, tak by napełnić cały akumulator. Stop. I tak, mamy 16 minut na liczniku. Dojedziemy do końca tą cutscenkę. Skończymy tą minigierkę. Ja chcę, żeby całe zakończenie było w jednym odcinku. Też nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś specjalnie długi. Więc... i chcę też, żeby był kolejny odcinek, żebyście mogli mi przygotować jakieś gry, które byście chcieli. Ja mogę zarzucić czymś. Pamiętajcie, żadnych RPGów, bo w tym momencie gramy w Gothica, będzie przesyt RPGów na kanale. Ja bym na przykład chciał w Deponię pograć. Nigdy nie grałem w Deponię, a ponoć bardzo dobra przygodówka. To chyba będzie dobry pomysł zamienić po skończeniu przygodówki i nagrać kolejną przygodówkę. No, jeżeli nie Deponia, no to wybierzcie coś. Ja wam powiem, czy to mam, czy uda mi się to załatwić na odpowiedni czas. No i zobaczymy. A teraz łapmy węgorza. Kontynuuj grę. Uwaga, na górze mamy wskaźnik, ile mamy energii. Poruszamy się strzałkami oraz spacją. Spacją wykonujemy tu takie turbo doładowanie, przyspieszamy kawałek. Takiego dasha wykonujemy i tracimy trochę energii. Kontynuuj grę. Pływają tutaj węgorze elektryczne oraz wielkie kalmary. Kapitan Nemo, jako że jest osobą o słabych nerwach, i takim lekkim sadystą, kiedy spotkamy kalmara, porazi go prądem, przez co stracimy trochę energii. Kontynuuj grę. Musimy się odwrócić w stronę kalmara. Co to było? Prąd się skończył. Poczekamy i zobaczymy, co się stanie. Po jakimś czasie... No i proszę, nasze węgorze stanęły na wysokości zadania. Próbujemy jeszcze raz. Mamy go! Albo może byśmy w jakiegoś FPS-a pograli. Co powiecie na Bioshocka albo Wolfensteina 2009? Z tym Wolfenstein z używaniem tego magicznego artefaktu. Ten, z którego Gimper nagrał jeden odcinek, a potem się wycofał. Ciężko jest łapać te węgorze. Musimy być odwróceni w ich stronę. I trafić jak nie dziobem. Jak nie trafimy dziobem, to jest źle. Ile zabiera spacja energii? To jest odrzut, ale używajcie go z umiarem, bo zużywa diablo dużo energii. Dobra, ja bym chciał złapać jednego kalmara. Nie jestem pewien, jak głęboko możemy zejść. Czy to w ogóle jest jakaś granica w dół i w górę.
Złapmy się na jednego kalmara. Co to było? Wielki kalmar. Poraziłem go prądem. Przypominam, papo, że mieliśmy oszczędzać prąd. I nie mogłem się powstrzymać. Ja też bym się nie mógł powstrzymać. Ja no, bo mógłbym się powstrzymać. Dobra, no to teraz w takim razie, skoro pokazałem wam chyba wszystkie dialogi, wszystkie interakcje, które tutaj mamy, to czas łapać kalmary. Czas łapać węgorze. Swoją drogą to tak zabawnie zażartowali sobie. Nie mam pojęcia, czy to jest jakiś przytyk do Metal Gear Solid. Strzelam, że mógł być. Że twórcy, no, zrobili chyba najdłuższą cutscenkę w całej serii Rexia. I no, stwierdzili, że no, to jest dobry powód, żeby tym uargumentować, że przez tak długą cutscenkę węgorze elektryczne, które zasilały Nautilusa, skorzystały z okazji i sobie uciekły. Dobra, zaraz powinniśmy mieć ich wystarczająco dużo, bo, ale no niestety one tutaj latają strasznie losowo. Jest taka mało zabawna minigierka, ale da się w nią grać. Zaraz się pojawią pytanie, co ty robisz, Marcisławie? Machasz łapami, jakbyś szatana przyzywał. Muchy odganiam. Dobra, jeszcze jeden węgorz. Będzie 25 minut chyba. Proszę bardzo, nasz węgorz. Au, au, au! Udało się, Rexiu! Zobaczcie, jak mi się futerko naelektryzowało. O tutaj. O, wierzymy ci na słowo, kretesie. Papo, te kalmary, okręt podwodny, ten prąd. Przypomniało mi się coś. Co? Wyrocznie przepowiedziała mi, że pokocham wybrańca. No i? Chodzi o to, że Rexio... Nie chcę o tym słyszeć. Zresztą nie czas ani miejsce na to, bo oto wpływamy do wnętrza mu. Tu? 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 Nic nie ma. Gdzie skarb? Poświęciłem całe życie, żeby go odnaleźć. Na pewno gdzieś jest. Muszę tylko dobrze patrzeć. Rexio, zobacz tutaj. Hał, hał, hał. Linia zmiany daty. A, hał, hał. Nie mam pojęcia. Jesteśmy w tym momencie w Mu. Muzyka zrobiła się poważna. I chyba skarbie, będę musiał przesunąć. Skarbie! Przesunąć kamerę troszeczkę wyżej, żebyście Karimaty widzieli w przyszłym odcinku. Troszeczkę ona tam będzie stać. No to cóż, no. Ja się z wami w tym momencie żegnam. W następnym odcinku zakończymy fabułę. W ogóle zakończymy Rexia. Kapitana Nemo, jak będziecie chcieli, zrobimy jeszcze Miasto Sekretów. Pobawimy się może jeszcze Rexiem i Kretesem w akcji. Ale tymczasem wybierzcie jakieś gry, które mamy zrobić. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to przypominam, że u mnie zwykle jest tak, że pod koniec serii wybieramy sobie jakieś gry, które byśmy chcieli. I... I ja później robię w ostatnim odcinku ankietę, tutaj na górze, pod i. Tam jest 5 pozycji zazwyczaj, bo nie da się zrobić dłuższych ankiet. Ankiety mogą mieć co najwyżej 5 gier, 5 opcji do wyboru. Teraz zrobiłem ankietę 10-opcjową, która składała się z dwóch ankiet. Czyli ludzie mogli głosować na jedną grę z tej ankiety i na jedną z tej, co było głupie. No cóż, no taki czasem jestem. Mam nadzieję, że wam się podobało. O właśnie, przypominam to, co ja zarzucam takie możliwości, czyli deponia z przygodówek. Jeżeli chcecie jakieś inne przygodówki, dawajcie. Co tam jeszcze może być? Może jakiś shooter, taki na przykład Bioshock albo Wolfenstein. A resztę pozostawiam wam. Wybierzcie jakieś gry, jeżeli... macie inne pomysły, dawajcie. I proszę bez RPGów. Na razie bez RPGów, bo mamy RPGa na kanale, którym jest Gothic. I po Gothicu albo zrobimy Wiedźmina,
jeżeli zdąży kupić kartę graficzną do tego czasu. A jeżeli nie, to polecimy coś innego. Są następne gotiki, jest Risen. Rozgaduję się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże. Siema.